Hej, cześć, siemano, z tej strony Araule i witam was bardzo, bardzo serdecznie w moim takim małym podsumowaniu symulator Farmy 17 Pure Farming z targów Gamescom Wiem, że materiały miały się pojawiać codziennie jakieś jednak tych materiałów nie było zbyt dużo poza tym ja też miałem krucho z czasem akurat tak mi się e, złożyło, że wraz z Gamescomem e, po prostu pewne rzeczy prywatne musiałem ułożyć i Najzwyczajniej po prostu nie miałem możliwości tego nagrać. W związku z tym, e, teraz ogarniemy sobie takie małe podsumowanie. E, będę bazował na gameplayu, który pojawił się u Gadarola. Bladego pojęcia nie mam, jak ten człowiek dostał te kopie, tą wersję pre-alfa, jak oni to nazywają. E, I bardzo chciałbym się tego dowiedzieć, ale nie jest mi dane. Pisałem do Techlandu e, i. Powiedziano mi, że gdyby była możliwość e, podarowania komuś e, czegoś, to ja bym już na pewno to dostał, bo prawdę mówiąc, z Techlandem trochę tam się współpracowało dawniej e, i myślę, że kłamać nie kłamią. W każdym razie zastanawiam się, jakim cudem ja kopii nie mogę dostać, bo nie mają nic, co mogliby mi po prostu w tej chwili dać, a gadarol dostał. E, to jest sprawa dosyć ciekawa. Wydaje mi się, że po prostu na targach e, czymś tam ciekawym sypnął, jakkolwiek by to nie brzmiało. E, na gameplay od Gadarola możemy zobaczyć sobie żniwa, a dokładnie pracę kombajnu, e, pracę traktora, traktora pryskającego w sadzie i traktora belującego, dokładnie. Eee, powiem tak. Grafika różni się od tego, co, 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 zaprezentowano na oficjalnych screenach. Nie wiem, co za Mato za przeproszeniem te screeny robił, co z nimi zrobił przede wszystkim, jaki drugi Mato za przeproszeniem te screeny zatwierdził, bo po prostu popatrzeć na te screeny, a na ten gameplay, no to chyba pierwszy przypadek, gdzie gra na gameplayu wygląda lepiej. Bo najzwyczajniej w świecie na tych screenach, na te, na ten produkt patrzeć się nie dało, Natomiast w przypadku, w przypadku tego gameplaya wygląda to dosyć ciekawie. E, samo otoczenie mi się podoba, otoczenie, kolorystyka, e, roślinność, roślinność może troszkę mniej, ale też jest w miarę ok. aczkolwiek mm, Interfejs czy, czy, czy po prostu modele maszyn już tak mniej mi się podobają. Interfejs wydaje mi się żywcem sensie zarżnięty z farminga. Nie wiem czy to plus czy minus. Jak dla mnie to jest minus, bo producent nie wyszedł z jakąś tam własną koncepcją, tylko po prostu podkoloryzował ee, gotowy już jakby schemat. Także tu moim zdaniem jest to na minus. Gra będzie miała około 20 licencji z tego co zauważy, z tego co udało mi się zauważyć i dowiedzieć. 70 maszyn, no bez szału, jednakże chwalą się, że to będą wszystkie licencjonowane. No cóż, mając 20 licencji, nie zrobi 70 czy tam 80 maszyn. To by była już troszkę, troszkę kpina z graczy. Um, same modele nie są one najgorszej jakości, ale moim zdaniem sporo im, sporo im brakuje choćby do jakości modeli farmingowych. Chociaż tutaj mówimy też o, o całkiem innym doświadczeniu e, i podejrzewam, że w funduszach. Prawdę mówiąc myślę, że Pure Farming w piór farmingu będzie bardziej widać kasę, jaką Techland w to pakuje. Eee, bo nie ma co się oszukiwać, Techland ma takie fundusze, że spokojnie mógłby zmieść nas, kropsy i, i przede wszystkim farminga. No nie ma co tu się oszukiwać. Jednakże Techland wydaje mi się, że sam też delikatnie się boi tego interesu eee, i po prostu... Pierwsza wersja Pure Farminga ma być wybadaniem terenu, a dopiero potem pewnie podejmą jakieś takie e, konkretniejsze decyzje co i jak. E, gra w tej chwili, jak dla mnie, wydaje się być bardziej ciekawostką niż, y, niż czymś, y, czym można było się zastanawiać nad zakupem czy coś takiego. E, zwyczajnie. Zwyczajnie po prostu nie oferuje, nie przedstawiono nam konkret, nic konkretnego, co mogłoby na przykład mnie skłonić do zakupu. Wiem, że już sporo osób udało im się przekonać, e, jednakże no mnie na pewno nie. Co o czym tu jeszcze mogę zwrócić zwrócić uwagę? Hmm, roślinność. Trawa na przykład mi się podoba, drzewka w sadzie mi się podobają, natomiast sosny im nie wyszły. Na nie wyszły i im te sosny też nie wyszły. Nie ma na razie nic o fizyce, choć z tego co widzę i z tego co słyszałem, maszyny zachowują się w miarę sensownie. W miarę sensownie, aczkolwiek na glebę nie reagują w ogóle. Jest dosyć, dosyć płasko. Podoba mi się na przykład takie coś jak animacja tutaj przy tym, przy tym, tym, tym tuzie przednim. Pojawi mi się też takie, ta, ta praca traktora na zawieszeniu. Chociaż co do tej pracy traktora to nie jestem pewien, bo sporo słyszałem o amortyzowanej kabinie. Natomiast nie słyszałem, że traktory nie mają typowego zawieszenia. W związku z tym nie wiem na ile tutaj to jest prawdziwe, a na ile troszkę twórcy pobajerowali. W związku z tym na ten temat nie chcę się szczególnie wypowiadać. Otoczenie wygląda całkiem ok. Grafika jest przyjemna dla oka moim zdaniem, choć tutaj sam nie wiem, czy farming wygrywa, czy nie. Farming tutaj Zdecydowanie wygrywa modelami, ale jeśli chodzi o samą grafikę, ciężko mi powiedzieć, tutaj też kwestia gustu mi się wydaje, bo w tej chwili w tej chwili ciężko tutaj cokolwiek powiedzieć na ten temat. Myślę, że w grafice może, mogą zajść jeszcze dosyć spore zmiany powiem tak, nie rusza mnie to jak Techland promuje grę, to znaczy Widziałem już artykuły, ktoś pisze chyba do mnie. Widziałem już artykuły na igenie na gram.pl, na Gronline.pl, czyli niewątpliwie Techland w marketing idzie masakrycznie i to mnie nie dziwi. Jednakże w tej chwili w tej chwili nie ma podstaw, żeby grą się jakoś tak specjalnie zainteresować. To znaczy, na przykład obserwując Zetora na na gameplayu ten zetor wygląda naprawdę w porządku, natomiast jak widzę tego Landiniego, po prostu moje uczucia co do maszyn zmieniają się dosyć negatywnie, bo Landini wygląda tutaj jak, no jak zabawka. Nie wiem, po prostu może to zależy od systemu oświetlenia, jeszcze od, od tekstur, ale no nie wygląda zbyt atrakcyjnie. Maszyna SIP za to dosyć, dosyć przyzwoicie. No i co? No, ciężko powiedzieć co tu więcej. Jak na razie dla mnie gra to jedna wielka niewiadoma, e, którą wiem, że Techland będzie promował jak tylko się da, ale nie wiem czy, ta pro, czy to promowanie będzie równoznaczne e, z jakością. Tutaj obserwuję jeszcze ten gameplay na bieżąco i parę rzeczy mi się tutaj podoba, jak ten na przykład animacje, podczepiania i tak dalej, ale jest sporo rzeczy które po prostu no, wymagają jeszcze sporej poprawki. Jestem ciekawy tak naprawdę jak długo pracują już nad tą, nad tą grą w czerwcu szukano dwóch osób związanych z działalnością na Unity. Jestem w 100% pewien, że chodziło właśnie o projekt Pure Farminga Jestem tylko ciekaw, jak to tak naprawdę mm, gdzie, od, kiedy, od kiedy to po prostu prace nad grą trwają i od kiedy i ile osób nad nią pracuje bo to dosyć ważne. E, po prostu ciekaw jestem, jakie są ich moce przerobowe i, i jakie są. jaki jest dokładny budżet gry. Z tego co wiem, nad licencjami pracowało kilkanaście osób, więc wydaje mi się, że Że tutaj Deftin też zawiera kilkanaście osób. Techland się nie pierdzieli, aczkolwiek spodziewałem się więcej. Spodziewałem się więcej po Techlandzie, po Pure Farmingu. I nie ukrywam, że troszkę się rozczarowałem, aczkolwiek jestem ciekawy, co będzie dalej. Premiera podobno na początku 2017 roku, więc mają tam parę miesięcy jeszcze. Ciekawy jestem, co więcej pokażą. Jak na razie to tylko kilkunastominutowe demo, które dostał jeden człowiek na YouTubie i ciężko powiedzieć cokolwiek. Ja ze swojej strony powiem tak, że na pewno będę starał się otrzymać co, jakiekolwiek materiały związane z pure farmingiem. Będę starał się dostać jakąś tam alfę, prealfę czy inne cuda, żeby móc, żeby móc samemu to, to ograć. Po prostu jestem ciekawy co tak naprawdę, e, jakie są uczucia podczas gameplayu. Bo to mnie intryguje i po prostu na samym wideo ciężko to e, wyciągnąć. A jeszcze... Jeszcze po prostu patrząc na to, co pokazano na screenach, a jak różni się gameplay, e, po prostu myślę, że najlepiej byłoby samemu, y, samemu dokładnie wybadać sprawę. Także z mojej strony mogę powiedzieć, że na pewno pure farmingiem będę się interesował. I na pewno będę starał się jakieś, jakieś tam kopie, y, otrzymać. I cokolwiek y, ograć, nagrać, y, ogarnąć. Na razie bazuję tylko na tym, co, co tutaj twórcy pokazali, a raczej pozwolili pokazać innym, innemu youtuberowi, bo dla mnie dosyć dziwna polityka. E, na pewno Gadarol na, na tym skorzystał. E, ciekawy jestem, jak Techland na tym skorzystał, że po prostu skodził się y, na taki układ. To by było na tyle. Ja się z wami żegnam. Cześć.